budynku. Uj, są parki oddalana. I są sorki. I są komasy maszy. My jaką są komasy maszy? Są desandy. I są przykładno palerzyca. Ja te problemy są maryfikane mam te. Ja pierdolę. Tak, wiem, no. Widzę, to jest sklep. Właśnie filmy, la, déjà, la, chleb. Chleb, właśnie chleb. Z tego zboża, tak? Chleb z tego zboża, właśnie. I są wszystkie artykuły, które mówią na ten temat. Kiedy to było robione, widać tutaj artykuły. Czy taki chleb ekologiczny ze zboża znalezionego w tych kopaliskach? Tak, tak, to bionaturalny. Tutaj nawet widać na tym zdjęcia mucarnię, co mają. Do tego zboża też jest stara. Pójdziemy ją obejrzeć, żeby wszystko wyglądało na bio. Tutaj ładne jest właśnie tak samo zdjęcie tej mucarni, które widać. Także wszystko bio w 100%. Czyli pani właścicielka jest Polką z pochodzenia? Tak, pani właścicielka z Polką. Wiem, że nawet słoneczniki zasadziła. Słoneczniki. Żeby jej przypominały Polskę, o, tak mówiła. Ciadufiu! Ela. I le film doit servir à ça. To przetłumacz, Piotrze. Voilà. Wiesz, tutaj to, co można powiedzieć w tym filmie, historia. Asocjacja stworzona przez Edwig Kozieło, dziwne nazwisko, też się polskie nazwisko. No. To jest jej nazwisko, dziwne, że Polka na Korsyce, ale też ją korzeni tu przyjęli jak Etruskowie, w 2008 roku. Więc, no to przetłumaczymy to, później damy to wszystko na internet. Tutaj jest napisane, tak na szybko, bo tyle co dostałem, więc jest napisane, że 4000 lat przed Jezusem Chrystusem mamy właśnie tutaj te... Je vais t'expliquer là-bas. Ouais, sinon on fait ensemble. Dans le film. Voilà, dans le film. Okay. Tu peux expliquer. Allez. Okay. Non, il faut qu'il reste avec nous, lui. Hein. Ben, on a besoin de lui, là, aujourd'hui, maintenant. Il fait un plan. Non. Ah. Non. To jest ta mąka, Piotrze, tak? To jest ta właśnie mąka, która jest zrobiona z tego chleba, nazwana Alaya. À partir d'ici, tu me manges tout ça, que ça s'envole pas. Ça y est, c'est fait ça. Chleb jest zrobiony wczoraj, wypieczony wczoraj, bo tak samo dzisiaj będą to sprzedawać. Czy można powiedzieć, że Polacy pieczenie chleba mają w genach? No właśnie widać te polskie korzenie. No. I sama nie wie, tak ją to wzięło, że... I to jest mąka robiona z tego pierwotnych ziaren zdeprogramowanych. Chlebak, tak, które zostały tu znalezione w jednej przy wykopaliskach. Oni to powiedzieli. Powiedzieli. Mogę chcę wszystko pokazać. Wiesz, jak to kobieta Polka, nie? Musi być wszystko. Pas problem. Problem. I ma demandę, lequel. Aroma, je le montre, voilà. Lui demande, on prépare. T'inquiète pas, on va le faire bien comme il faut. Czy są dwa rodzaje zbóż tutaj? Alors, si tu veux. Oui, attendez. Jest więcej, widzisz, to jest. No. Oui, mais lui filme pas maintenant. Oui, d'accord. Il m'a demandé comme il y a du variété. C'est explication. Il m'a demandé, il prépare. Il y a un, deux et trois. Oh, il y a plus. Et même il y a ça, c'est pas le même. Non, exactement. Voilà. Et c'est celui-là, 4000 ans, tu vois. 4000 ans. 4000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 6000. 6000 lat. W takim razie ten ma 6000 lat. Ta odmiana ma 6000 lat. To wygląda, jakby miał więcej, ale mniejsze są. Tak, tak. Tu leur expliqué? I ona chce to sama powiedzieć. Dobra, to nie powiem. Mais c'est sûr, c'est en bagage. Tu peux prendre les gerbes de qualité si tu te fais. Oui, les gerbes avec.
de verre, hein. Juste pour ça. Je déclare la fête ouverte. Bon, ben, nous allons inviter les participants à cette sixième fête des moissons à venir. Les potres. Bien, tutaj ona tłumaczy, jak wygląda właśnie, jak wygląda pierwsze. Człowiek stworzył zboże, nawet dawniej, więc to było jedna odmiana, druga odmiana, która dała odmianę, która widać jest na dole. Tutaj następna odmiana trawy, następnej trawy, która dała zboże właśnie tutaj, jakie widać z nazwą na dole. Na tej zasadzie. Ça fait 20 000 ans, il y a 20 000 ans. Około 20 tysięcy lat. Et nous cultivons des blés à partir de ça. I oni uprawiają właśnie swoje zboże. Le premier blé. To jest farma ekologiczna, taka bio, tak? To jest farma całkiem 100% ekologiczna. Jak widać tam było. Voilà, après on va aller là-bas, c'est mieux. D'où vient l'outre? Oui. To jest jakaś odmiana? Tak, tak. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus beau. Najładniejsza odmiana, jak widać. Le blé, il vient de Sardaigne. To jest Sardynii. Ta odmiana jest Sardynii. Il est cultivé, c'est du blé tendre pour faire le pain. To jest bardzo miękkie, które do robienia chleba. Il est ancien, il s'appelle Capelli. Capelli, nazwa Capelli, czyli długie włosy. Voilà. Alors, il est résistant à la chaleur. Jest bardzo odporna na parce que temperaturę. La nuit, la rosée, l'eau descend là. Bo wieczorem woda właśnie schodzi tutaj po tych włoskach i przechowuje nasiona wewnątrz w chłodzie. Il résiste à l'échaudage au mois de juin. Donc tous les blés qui ont des barbes sont des blés résistants à la chaleur. Wszystkie zboża, które mają te właśnie włoski, są bardzo odporne na ciepło. Et notre association veut travailler pour s'adapter au réchauffement climatique. No i wszyscy chcą pracować właśnie z tym zbożem i z nimi na temat ocieplenia klimatycznego, które jest na świecie właśnie z tym zbożem. Donc on plante également des blés durs. Le blé dur, ici, voyez les épis, ils sont plus longs, plus gras. Mais c'est quelle variété de cela? Ça c'est une variété. Ça c'est du blé dur qui vient, qui est comme durum, qui vient d'Afrique du Nord. To jest, który przychodzi z Afryki Północnej. Algérie. Algérie, to jest. Voilà. Odmiana z Algérie. Parce que bientôt, ici en Corse, on aura le climat de l'Algérie, la chaleur. Bo za niedługo będziemy mieli takim samym tutaj klimat jak w Algérie. Alors, on teste aussi des variétés venant du Maroc. Mają tak samo odmianę, które jest z Maroka, także. On va voir dans le champ de blé, si vous voulez. Alors, cette blé encore du fouille d'Aléria, là. Voilà. Alors, les fouilles d'Aléria, c'est celui-ci. To jest odmiana, która była znaleziona. Celui-là. Tak. Barbie de Toscane. Znaleziona gdzie? Tutaj znaleziona była przy wykopaliskach w grobie. I wiem Italii. I tak powielili te nasiona. Normalnie pochodzi z Włoch, podobnie, taka odmiana. Barbu, barbożu, barbuto. Tak. Czyli jak barba, czyli jak broda. Ma taką odmianę, widać lewa, prawa, czyli jak broda. Et celui-ci, c'est celui qui a été trouvé à Lévis dans les grottes, les abris sous roche. A to Tom właśnie tłumaczy dokładnie, że była znaleziona, bo są podobne, która była znaleziona w grocie. Il a 6000 ans. On voit le. On voit le l'amélioration des plantes par l'homme. I widać, że to jest. Parce qu'on voit la le changement. Te są bardzo grube, widać, że to jest zmiana. Tak. Powiedz, że tak, że może być mniejsze, ale białko może być lepsze. Pouvait être plus petit, mais les protéines intérieures, il pouvait être meilleur comme l'autre qui était grand. C'est le but de l'association, il a beaucoup de protéines. Voilà. On l'a vérifié, on a fait des analyses. Sprawdzili, zrobili analizy i ma bardzo dużo białka. No, no. Et il fait du très très bon pain. Il robi bardzo dobre chleb. Donc les hommes de la préhistoire mangeaient des très bons pains. Voilà, et wcześniej ludzie z prehistorii jedli bardzo dobre. I rośli tacy wielcy. Oui, comme vous, les hommes préhistoriques. Alors on va dans le champ, si vous Attendez, voulez. Attendez, on va filmer encore peut-être un peu de pain. Ah, comme vous voulez. Et tu vidas chleb z tego. Ah, attends, Baptiste, tu peux couper le pain avec un couteau. Tu fais la démonstration. Tu te mets derrière. Mąkę, która pani sprzedaje.
Ma certyfikaty bio. Wszystkie certyfikaty do bio, tak, chyba mają. Bardzo dobry chleb, jadłem go nie raz. Mąka też jest... Jakby ktoś... Tutaj. Ktoś chciał spróbować... Zobacz, pofilmuj to tak właśnie. To tą mąkę można też zamawiać, tak? Tak, tak, można tą mąkę zamawiać tutaj od nich. Kontakt może być na internecie podany. No super. Proszę zobaczyć, chleb pełnoziarnisty. Troszeczkę jak na naszym zakwasie kiedyś. Tak, tak, jak na naszym zakwasie, tak. Oni robią to, najpierw kwaszą właśnie chleb. Jak faszą, tak? Mnie, tak, tak. La tak. Farine, elle est complète, il y a le son. Wszystko jest kompletnie. Czy jest zakwas dodany, jak mieszają to czy jest tak, tak, jak się pytałem wcześniej na jak mieli ten, więc zakwas jest podany, to jest na starym. Wszystko naturalne musi być. Tak, naturalne. No, jak nie ma zakwasu, to nie ma tych bakterii. Tu wszystko jest naturalne, tak jak mówię. Le pain, c'est le partage. Dans la vie, l'homme, il partage le pain. Spróbuj trochę. Tak, proszę bardzo. Oczywiście, spróbujemy trochę. Już go jadłem nie raz. Jak ty pamiętasz ten stary chleb w Polsce na zakwasie? Tak, tak, dobry. On jest na kwasie mleku, na ziemniakach, był mieszany co 6 godzin. Tak, tak. To podobnie, tak? Podobnie to wszystko robią. Najpierw kwaszą właśnie ziarna i inne rzeczy, no, które się wytwarza, to wszystko, później dodają to do chleba. Chcesz spróbować? Za chwilę. T'as expliqué le coup de la marque, Alalia? Le label? Le label AB. Le label. Ouais. Non? T'as pas expliqué non. Pourquoi on a le bio? A czym się różnią te rodzaje mąk? To z tych różnych ziaren, tak? Tak, no rodzaje to jest z różnych ziaren, ale tu masz... To masz... Kilogramami tak samo się różni. Jednym jest na przykład 2 kilo, drugie masz... Właśnie mówiła na temat właśnie tego chleba. Dlaczego ten chleb? Dlaczego to bio? I dlaczego akurat sprzedają mąkę ludziom? Dzień dobry, Grzegorz. My mamy dzisiaj Państwa z Francji, na Korsyce, którzy uprawiają ekologiczne zboże, ekologiczny chleb bio, z nasion znalezionych w wykopaliskach archeologicznych, których byliśmy wcześniej na filmie, pokażemy z Arturem. I efekty są niesamowite, chleb niesamowicie smakuje, jest bardzo dobrej jakości, zachowuje bardzo długo świeżość oraz przypomina troszeczkę polski chleb na naturalnym zakwasie. Pani jest tutaj z pochodzenia Polką, mówi, że tu ma tą małą Polskę, tutaj zasadziła sobie słoneczniki, które później pokażemy. No i zajmują się tą właśnie ekologiczną uprawą. Nie jest to łatwe, bo wiadomo, że to dopiero się wszystko rozwija, ale jest coraz większe zainteresowanie. Baptiste Bariani, il y a 10 ans et je lui ai demandé de cultiver du blé en Corse. Parce que je trouve que c'est une plante extraordinaire qui nourrit l'homme et qui est très très belle au plan esthétique. Je vais vous montrer le blé des Romains ici. Et vous voyez. Pani pokazuje właśnie ziemiańskie zboże. Moi, je pense que odmiany tutaj. C'est quelque chose de très très beau. Déjà au niveau de l'apparence, de l'esthétique. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est est-ce qu'on pouvait se nourrir avec des plantes anciennes, avec du blé ancien, est-ce que ça pouvait faire des rois et des jeux? D'accord. Więc tutaj pani tłumaczyła tak na szybko, później dołączymy do tego tłumaczenie, że Sardynia i Korsyka była takim magazynem, który produkowała zboże dla Rzymu. Musimy też powiedzieć, że Wandalowie, którzy przemieszczali się z terenów polskich, uciekali tutaj z Włoch na Korsykę i na Sardynię. Mieliśmy masę dowodów tutaj wykopalisk archeologicznych, gdzie oni się znajdują, także tak. Przeważnie tą kulturę prawdopodobnie przenieśli. Przenieśli właśnie. Wcześniej mówi, że z Algierii i z Maroka również te część zbóż, tam też zasiali tą kulturę uprawy zbóż. No, także przechodzimy dalej. Idziemy dalej. Oh.
Boga! Boga! Tout à la main, tout est coupé à la main, la batteuse elle est bio aussi, tu vois. Tout ça, ça passe à cette batteuse-là. Elle est bonne pour faire de la farine, pour lever. Et on fait tous les essais. Là, tu as même des essais de blé dur. Traktor, widać, tu jest, można powiedzieć, bio stary. A tu jak widać właśnie ich maszyny, które robią chleb. Le système de faire marcher cette machine, c'est ce renvoi d'angle. C'est lui qui entraîne le mécanisme. Nos grains et qualité par qualité. Voilà tout ce qui est là. Voilà, là, tu widać snopki takie jakie były w Polsce dawniej w Polsce. Tutaj niech przejdzie ten. Je parle pas, le son c'est le son du truc. Mały. Słuchaj, co teraz to dają do zbierają to na snopki, czy to jest przykład taki? To zbierają na snopki, tak tu widać z tyłu właśnie. Aha. Te snopki są już, tylko że oczywiście w lepszym tym tutaj syn tak samo, który się zajmują. Czyli rzymiańskie. Odmiana rzymiańska. To jest rzymska, tak? Antyczny. Jest bardzo ciężki. Ciężki? Voilà. Alors, on l'a mis comme ça parce qu'on va le mettre, on va le mettre là-haut, regarde. Normalnie później, ici, jak widać, wsadzają to do tego, tak samo można powiedzieć, antyka, maszyny antycznej. Voilà. Après, ça.
Nie wiem czy. Maszyna, maszyna antyczna też, która pewnie była znaleziona w jakichś wykapaliskach. Ale działa i robi zboże, więc pasiur całe. Wsadzamy do środka. Z kłosami do przodu, przechodzi to przez mucarnię, przez, przez młotki, oczywiście z przodu, jak widać, z przodu wypadają całe rzeczy niepotrzebne, które wyskakują z tej maszyny, no a z drugiej strony do worków jest transportowane zboże, które tutaj właśnie działa to na zasadzie takiego samego kombajnu, no pierwowzór kombajnu. A więc tu właśnie widać zboże, które bardzo ładne. Bardzo ładne zboże, które wychodzi z maszyny. Naturalne i bio. Słoma, słońce. Voilà, la terre du maquis. Ziemia smaków jest sucha. Myślisz, że nic nie będzie rodziło, a tu widzisz, że zboże rośnie na takiej ziemi. Voilà. Jest bardzo dobre. I on va mettre des champs de blé dans toute la Corse. I będą dawać zboże siać na całej Korsyce. No to pięknie jest w ogóle. No. Do upraw wszelkich, nie tylko winorośli. No. Piotr Gregory, moja mama polska, tutaj. Przybierzeli... Do Betlejem pasterzy. Przybierzeli do Betlejem pasterzy, grają z kościa detentę tu la liże. Fala na wysokości, fala na wysokości, a pokój na ziemi. Fala na wysokości, fala na wysokości, a pokój na ziemi. Pięknie. Super, brawo, brawo. Merci. Merci a Piotr. Merci a Grégory. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Został, chociaż z pokolenia z mamy, ale przeszedł na następne pokolenie. Va boire. Tak. No, on va partir.